Do tej pory w Jurassic World Evolution 2 skupialiśmy się raczej na wielkich mięsożercach albo dużych roślinożercach, tak jak było ostatnio, ale zauważyłem, że mało miłości dostają ode mnie małe dinozaury, małe mięsożerne stworzenia, które także potrafią narobić szkód, więc dzisiaj zrobimy takie malusieńkie mistrzostwa, a raczej wstęp do mistrzostw małych dinozaurów, ponieważ okazało się, że ich jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak dużo, zaraz wam pokażę, ale mam taki pomysł, że mamy tutaj 5 zawodników, każdy ten dinozaur jest w liczbie 6 i jeżeli będziecie chcieli, to możemy zrobić taką drugą część, gdzie wezmę wszystkie małe dinozaury, a tak jak mówiłem, jest ich naprawdę dużo i wszystkie będą w ilości na przykład 5 i wtedy zrobimy sobie taką walkę Battle Royale. Ojejku, jak te raptorki pięknie wyglądają, tak samo jak piękna jest łapa w górę od was widzowie, także zostawcie ją teraz, no i subskrybujcie kanał, a jeżeli chcecie taniej dostać tą grę, no to na Kinguinie z kodem Flotar, oczywiście 5%, wszystko jest taniej i jest także giveaway, więc aż żal nie skorzystać. Okej, okay, mamy piękne Velociraptory. Już wam pokazuję, jak dużo jest tych dinozaurów, bo wystarczy, że weźmiemy sobie rozmiar mały. I wow, no ja naprawdę nie sądziłem, że tego będzie tak dużo i nie wyczerpaliśmy puli, jeżeli chodzi o mięsożerne dinozaury. Coś tutaj jeszcze się ukrywa, coś, co właśnie będę chciał zebrać w kolejnym odcinku, ale wyobraźcie sobie, że każdy z tych dinozaurów, który tutaj będzie, to jeszcze razy 5. To przecież będzie taka sieka, taki... Taki będzie tutaj młyn, ale mówię, może to się spodoba, może nie. Zobaczymy, to są trodony, czyli, no nie wiem, ja bym je nazwał padlinożercami troszeczkę. I wiecie co, właśnie ogarnąłem, że mam jakiś dziwny filtr włączony jeszcze z DL. O właśnie, tak gra powinna wyglądać domyślnie, przepraszam bardzo. Jakieś małe problemy się wdały, no bo na DL to muszę troszeczkę rozjaśniać grę, nieważne, was to nie interesuje. Proceratozaur, tak się nazywa ten jegomość, którego kolejnego wypuścimy, tylko nie mam, nie było pokazanej cutscenki takiej pięknej. No szkoda, no mówi się trudno. Och, jakie, w ogóle jakie one wszystkie są malutkie rzeczywiście. Ale tutaj będzie bitwa. I chyba żadnych z nich nie ulepszałem jakoś specjalnie. Chyba Velociraptorom dałem jakąś tam inną skórkę, ale to jest jakby, to jest wszystko. I chyba za chwilę kolejne będą wypuszczone. Monolophosaur. I nie mam pojęcia, które są najsilniejsze. Naprawdę. Wydaje mi się, że Velociraptory wygrają tutaj, ale liczę, że się miło zaskoczę jakoś wypuść, także wszystkie są już wypuszczone. I... A, one chyba nie mogą zostać wypuszczone, ponieważ tutaj był jakiś mały dinozaur. O, kolejna grupka. Kolejny gang. Ej, zarąbice, to są porachunki gangów po prostu. Jak widzicie, teraz już zmieniłem, że one będą najedzone cały czas, będą miały cały czas wodę. Nie biją się na razie, ponieważ czekam, aż wszyscy zawodnicy się tutaj zjawią. No i co, tak naprawdę możemy zaczynać. Także ja biorę ustawienia piaskownicy. Zobaczymy, jakie będą te pierwsze walki. Komfort dinozaurów, częstotliwość walk dinozaura, normalna. Szkoda, że nie można wysokiej dać. Zastanawiam się, czemu jest normalna, czyli co, była planowana wysoka też? Tak, tak można, no bo włącz, wyłącz, to bardziej na takiej zasadzie powinno teraz działać, a my bierzemy sobie teraz, rzucamy ludzika tutaj, okej, okay. Ludzik w to miejsce, wyłączamy sobie, wyłączamy interfejs użytkownika i z pierwszej perspektywy będziemy mogli to wszystko tutaj śledzić, tylko mówię, problem będzie taki, że ciężko będzie czasami, chociaż nie, nieważne. O, dzięki. Fajnie, dobry Velociraptor. No, z tej perspektywy rzeczywiście troszeczkę inaczej się to obserwuje i jest to wszystko bardziej dynamiczne, nie? Że jesteśmy tak jakbyśmy byli tam na miejscu i byśmy sobie chodzili tutaj, a nie gdzieś tam kamera zawieszona wysoko. Więc możliwe, że kolejne walki też będą się pojawiały właśnie z tej kamery. I mamy walkę... Czemu one walczą ze sobą? Ja myślałem, że raczej to będzie inaczej wyglądało. Kurde, jak tu szybko te dinozaury uciekają. Mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze chwilkę sobie pogramy i kolejna walka. Pięknie, pięknie walczy ze sobą. Szkoda, że nie ma moda, który tworzy nam coś w rodzaju drużyn, bo ja z chęcią bym stworzył na przykład dwa teamy złożone z różnych... O! A na kogo ty czekasz, co? O! No tak patrzę, ten Velociraptorek, piękne umaszczenie ma, tak jak mówiłem. Tutaj trodony raczej się trzymają w kupie. Wy, mam nadzieję, że nie chcecie uciekać, ale piękny Dilophosaur. Ogólnie, no, te małe dinozaury też mają swój urok i nie sądziłem, że one będą po prostu tak fajnie wyglądały i żałuję, że mi nie przyszło to wcześniej do głowy, chociaż przyznaję się, że to też się zainspirowałem komentarzami, gdzie mówiły, tylko w tych komentarzach tam było napisane, żebym pokazał Velociraptory. I tak mówię, kurde,
kurde, jeżeli są velociraptory, to może inne dinozaury też, bo jest tego masa. I jeszcze zapomniałem o bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, dostałem dostęp do gry Prehistoric Kingdom, przedpremierowy dostęp. Gra ma premierę tam chyba 20 któregoś i ja już mam teraz klucz i mogę sobie to nagrywać i pewnie ponagrywam jakieś odcinki. Tylko jest embargo i no będę mógł publikować te filmy tam. Jest jakaś data, ale spodziewajcie się po prostu filmów z Prehistoric Kingdom. Dla tych, którzy nie wiedzą, Prehistoric Kingdom to jest takie Jurassic World Evolution 2, tylko też oczywiście z dinozaurami, tylko że też mamy jakby skupienie na ekonomii, będziemy budowali po prostu park dinozaurów i liczę na to, że ta gra będzie też bardzo dobra. To jest dopiero beta, więc to jest jakby wczesna wersja tej gry, ale zobaczymy, co tam to będzie miało do zaoferowania, także no subskrybujcie kanał, to nie przegapicie po prostu pierwszych odcinków z tej gry, pierwszych wrażeń, bo no jarałem się od kiedy tylko pierwszy trailer został wypuszczony, to po prostu czekałem na ten tytuł. A wracając do naszych dino, no to powiedziałbym, że teraz jest spokojnie. Zastanawiam się, jak wyglądają teraz siły, których jest najwięcej jeszcze na planszy. Co to jest? To jest ten... Okej, chyba jako drugi był wypuszczony. Oj, zbugowałem się. No właśnie, ta kamera, ona chyba została dodana po jakimś czasie, bo ja jej nie pamiętam od samego początku. Oj, mamy 4 dino. Już chyba... Nie, czekajcie, 5 dino jest martwych. A nie, ty jesteś... Niezdiagnozowana choroba w trakcie leczenia, monolofozaur. Czy one mają wszystkie komfort? Wiecie co? Ja im włączę komfort. Bo może jak będą miały mały komfort dinozaurów, to wtedy po prostu będą chętniej ze sobą walczyły. Bo na razie tak żyją troszeczkę ze sobą w zgodzie. I będzie jakaś walka tutaj. Ciężko powiedzieć. Nie ma na razie żadnej walki, także czekamy na dalsze starcia. Ale wiecie co? Rzucam jednak tą kamerę. No przyjemnie mi się po prostu obserwuje to. Mimo tego, że nie widzę wszystkich walk i to jest ten minus, to jakoś tak... Masz wrażenie, możesz pogłaskać tego dinozaura. No wiadomo, odgryzłby ci rękę najprawdopodobniej. Albo jeszcze więcej, ale wróćmy może do tematu i dilofozaur po raz kolejny zaatakował. Chyba nie widziałem jeszcze dilofozaurów atakujących tutaj na tej mapce. Pięknie wyglądasz, wiesz? No, bardzo ładnie. Chciałbym, żebyś te nie wiem jak to nazywa się to, co on ma, ale chciałbym po prostu zobaczyć, jak on to rozwija, rozciąga, rozkłada. O właśnie, tego słowa szukałem, bo chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście to będzie takie duże, jak mi się wydaje. Trochę się czuję, jakbym zajmował się grupą dzieci, które po prostu mają za dużo energii, biegają w jedną i w drugą stronę i co chwilę są jakieś kłótnie, bo no, po prostu patrzę i no w jedną, w drugą biegają. No niektóre, na przykład jak ten Velociraptor, nie wiem co on robi, czy on nawołuje innych, czy szuka po prostu swojej ofiary, ale Trodony chyba najbardziej po nich widać, że w jedną, tutaj był po jednej stronie. O kurde, ty. Wow. Okej, taki mały, taki waleczny. Nawet nie wiem, gdzie on mi zniknął teraz. Czy wy się tutaj będziecie bili? Tak. Akurat trafiliśmy na walkę w takiej wysokiej trawie. Też to jest... Pewnie bitrate jest dość mocny, ale postaram się to wyrenderować jeszcze w większej jakości, żeby wam te walki pięknie pokazać. O, tu jest w ogóle taka krótka trawa. Tu musiałem dać troszkę większą. Nie wiem z jakiego powodu. Pewnie przebuduję to. Może na piasek zmienię, żeby wszystko było ładnie widoczne. I zastanawiam się... tak. Monofolozaury, chyba tak wy się nazywały się. Tutaj są 3. Tu jest 4. Wow, czyżby to nie velociraptory wygrały? Ten dilofozaur. Właśnie o tym mówiłem, widzicie? Dzieci biegające po prostu po placu. No, w jedną i w drugą. A gdzie są velociraptory? O, nawołuję. Nawołuję innych. Tu jest drugi velociraptor i właśnie kogoś zagryzł. Bardzo dobrze, velociraptorku. Tutaj mamy 3. velociraptora. I wygląda na to, że zostały tylko 3. A jeszcze odnośnie dilofozaura, to zobaczcie, udało mi się uwiecznić fragment, w którym on rozkłada ten, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale no rozkłada to, co miał rozkładać. I chyba są jednak 4 velociraptory. Czy ty śpisz na trupie, czy ty też nie żyjesz? O nie, dobra, chyba przerwałem mu drzemkę. No, tak się pewnie będzie rozglądał, kurde, kto to mi przerwał tą drzemkę? Ale nie, to spokojnie, mnie tutaj tak naprawdę nie ma. Czy jest jakaś walka? Nie widzę, żeby jakieś walki się tutaj toczyły. Fajne jest to, że rzeczywiście te dinozaury niektóre trzymają się w grupie. Na przykład ta czwórka od już paru minut jest cały czas w tym miejscu i nikt, wiecie, nie wycofuje się, nikt nie próbuje atakować solo. Dobrze, jakby tego Velociraptora ładnie razem zaatakowały.
I wiecie, co się zastanawiam? Nad czym w sumie się zastanawiam? Czy dlaczego nie ma takiej opcji, że parę dinozaurów atakuje jednego dinozaura, ale małego? Bo istnieje taki skrypt, nie wiem, taka opcja, że velociraptory na przykład, jeżeli będzie ich 5-4, to mogą powalić bez problemu, mogą powalić bez problemu dużego dinozaura, ale brakuje mi takich polowań, wiecie, żeby to były polowania parę tych velociraptorów, żeby one wykorzystywały swoją przewagę liczebną i polowały w ten sposób na przykład na jednego jakiegoś mięsożernego małego dinozaura. A tutaj widzę, że po prostu wszystkie sobie walki są jeden na jeden, więc jeżeli chcemy jakby zobaczyć walki paru na jednego, no to bym musiał, nie wiem, tutaj T-Rexa na przykład wypuścić. I wtedy byłoby coś takiego widoczne. Jest coraz mniej dinozaurów. 2 velociraptory, 3 velociraptory, 4 velociraptory. Oj, czyżby jednak to one były? Ale zobaczymy, bo pewnie za chwilę będziemy mieli jakiś już finał. Ale walka tutaj jest, no powiem wam, że tu wygląda na to, że mamy 2 pretendentów do wygrania tego mini turnieju, czyli velociraptory i monolofozaury. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, czekajcie. Monolofozaur, tak, wszystko się zgadza. Mamy chyba 4, ile velociraptorów jest? Raz, dwa, trzy, cztery... 5. Aha, no to słuchajcie, to jednak chyba wycofuję się z tego, co powiedziałem, bo jeżeli chodzi o nasze monofolozaury, no to ich jest chyba 3 sztuki. Reszty już nie widać, po prostu reszta ciał się też rozkłada, bo zauważyłem, że te po prostu ciała zaczęły znikać i będę musiał wpuścić więcej tutaj dinozaurów, żeby velociraptory czuły jakieś zagrożenie. Tak samo to działa w przypadku, wiecie, Indominusa, Scorpiosa, czy tam Scorpiusa Rexa, bo chyba ja do tej pory źle wymawiam nazwę tego właśnie dino, że to jest Scorpius Rex, a nie Scorpios Rex, nieważne zresztą, i Indoraptora, no to mało kto jest im po prostu w stanie zaszkodzić i wydaje mi się, że tutaj w przypadku małych dinozaurów może być podobnie, chociaż pamiętajmy, że mamy cały czas roślinożerne, jakieś kentozaury, jakieś takie triceratopsowate dino, które też mogą naprawdę tutaj namieszać i one są wszystkie w kategorii małe, więc mówię, za niedługo zrobimy sobie taki większy turniej, a tutaj no chciałbym już wyłonić powoli zwycięzcę. Ilu was zostało? O, ale ty się drapiesz. Ty, jakie ty masz pazury ostre. No. I znowu. O, czy on sobie obgryzał paznokcie? Albo pazury bardziej, bo nie paznokcie, nie wiem dlaczego tak to nazwałem. Tutaj sobie siedzą 4 velociraptory, tutaj jest trójeczka. No, o, czyżby za chwilę miała być jakaś konfrontacja? Nie, biegają w kółko po prostu. Wszyscy biegają w kółko i no czekamy na ostatnią bitwę. Jeżeli dobrze policzyłem, to jest właśnie ostatni monolofozaur. Zostały także 4 velociraptory, także to jest raczej koniec tego jegomościa, ale bądźmy z nim do jego ostatnich chwil. No nie wiem, dlaczego te velociraptory takie mocne, tylko jeden został pokonany. Żałuję, że chyba nawet nie udało mi się zarejestrować, kto dokładnie go pokonał, no ale czekamy. Ostatnia walka. O, tam widzę, że już grupka się trzyma. Gdzie jest ten czwarty? Czy on gdzieś tu w krzaku jest? A dobra, on sobie... Tak, on chyba śpi na ciele. Dobra, niech sobie śpi. No, a my będziemy obserwowali tego gościa. Dobra, udało mi się. Akurat toczy się tutaj walka. Wow. Został zaatakowany. Proszę, jakiś kontratak. Atakuj go. Też. Zobacz, jaki ty jesteś mocny. Pięknie. Bardzo dobrze. W sumie wiecie co? Może następnym razem wszystkie je ulepszę pod atak, żeby te ataki ich były takie naprawdę śmiercionośne. No, wszystkim ulepszymy statystyki. I może też podobrane dam. Zobaczę jak to tam będę chciał zrobić i on ucieka. Ile ty masz HP? Powiedz mi, ile ty masz zdrowia? Nie widzę tego. O, masz 49%. No to jeszcze jedna walka. I nie trzeba było czekać na drugą walkę. Zły stan zdrowia velociraptora. Tego się nie spodziewałem. W międzyczasie zregenerował sobie punkty właśnie ten monolofozaur do 58. Teraz ma 40. Czy będzie finisher? Czy ucieczka? Tak, cały czas ucieka. Dobra, mamy chyba ostatnią walkę i... Bardzo szybko się to zakończyło. Wow. On miał chyba znowu 60% HP, bo sobie troszeczkę zregenerował, ale chciałem sprawdzić jedną rzecz, bo z tego... Czemu wy walczycie ze sobą?
Czekaj, Velociraptor zabił drugiego Velociraptora, bo chciałem pokazać, że ten tutaj, ten, który już jest martwy, wcześniej był ranny i zostało mu tam 10% HP, więc postanowili po prostu wykończyć jednego z nich. I zostały 4 cały czas Velociraptory? Ej, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne, bo jestem pewien, że ich wcześniej było 4. Chyba, że ja czegoś nie wziąłem pod uwagę, może jakoś źle policzyłem, no ale fakt faktem, na razie zwycięzcą jest Velociraptor, a my w kolejnym odcinku przekonamy się, czy cały czas po prostu będą zwycięzcami, czy będzie jakiś inny pretendent i zwycięzca wielkiego turnieju.